No siemaneczko, siemeczki. Witam was na odcinku. Będziemy bić Herosa nowego. Eventowego. 240 level. Bardzo szybko się respił. Ale fajna ma grafika w sumie, tylko taka... To jajko nieźle wygląda, tylko ono jest takie trochę skopiowane do wszystkich tych Herosów. No dobra. W każdym razie chyba jest już 10 osób, chociaż... Nie, 9. To ostatnio. I będzie bitka Herosa. Co lotnie. To jest kwestia. To jest ważna kwestia teraz, najważniejsza praktycznie. Jaki będzie locik? No. Nie jest najgorzej. Łapie wszystko jak taki biedak ostatni. Zobaczymy, co coś spadnie. Mogę miecz, to kolega weźmie miecz. No, co mi spadnie, to mi spadnie i... Nic nie spadło oczywiście, no i co? Widzimy się na jakimś następnym Herosie. Dobra, chłopaki, szybciutki przegląd eventu. Czyli co tu możemy sobie... Łohoho, dobra, wszystko to przetestujemy. Czyli tak... To... Znaczy, po prostu się nie postarali, Gamory. Dalej, bo nie każdy... Poważnie. Że to gówno... Mogliby chociaż kiedyś, jak robili te takie fajne, klimatyczne itemy za walutę, to się opłacało jeszcze to robić, a teraz... No prośba, patrzę na to, przecież to jest taki syf. Nawet jak to widzę, to po prostu nie chce mi się tej waluty zbierać, poważnie. Tutaj postać, wymieniasz blankiety, a nie, czekaj, są jakieś outfity damskie. Tak. Łódź, typ z ekwipunkiem. Każdy teraz ma ekwipunek zresztą, no to. Przeglądzik eventu na szybko, jak te stroje wyglądają. Gówno jakieś, a babskie, bo może... Ta łowczynia jest fajna. A ta blondyna też nawet. Ta łowczynia jest fajna, jakbym kiedyś to... A, ale nie chcę się tego kupować. Handlujesz w ogóle, nie wiem, dobra. No, te blanki takie. Na tance 300 to oczywiście useless też. Szkoda. Tu są wszystkie te postacie chyba z... Pastuch jakiś, no. Masz jakieś sery na sprzedaż. Serio. Chyba sobie żartujecie w tym momencie. To, kto to jest? Pastuch. Wyzwania. Czyli też pewnie jakiś shit. O! Abdul? Arabski mężczyzna, imigrant jakiś. O, sprzedaj. Patrzcie, co sprzedaje imigrant psy polskie. No, najlepszej jakości tkanina. Wy co macie w kraju? Co, nie macie tego w kraju pewnie? Takich rzeczy, takich tkanin. Patrz, biedaku. Zaraz zobaczymy, co to daje. O, to odzyskaj przedmioty. Wow, a co ja tu mam? Co to są za itemy? Fiolka z duszami, jakieś eventowe, jakieś stare te... 180 dni temu, no szkoda by to tak zostawiać. Ale nie, chłopaki. Na początku zobaczymy, przetestujemy te tkaniny od arabskiego mężczyzny. Gdzie one teleportują, bo to pewnie was nurtuje, tak? Co ja mogę tu... Kurwa... Kapitan Bombka. Zajebiście jesteś. Kapitan... Pamiętajcie, chłopaki, jeśli złapała was wakacyjna nuda, no to... Dobra, jakich nie mam tych tkanin, tych dwóch ostatnich. Także, nie chcę tego. O, to jest drogie, widzicie, poświęcam się dla was. I testujemy. Teleportuję w fajne miejsce. Do miasta na pewno. To jest do Eder. Zielony, zapamiętajcie sobie, Polaki. Pewnie do miast będzie tepać. Nidhal. Latający zielony dywan, no. I teleportuje nas na drzewa. Fajny klimacik. Ej, czekaj. A jak na przykład sobie tak... To już nie mogę chodzić. Ty. No to jest niezłe. A niebieski latający dywan? Właśnie będę tutaj... Wchodzę i badam, czy to są jakieś glitche.
właśnie nie ma nic. Nie ma tutaj nic. Bo jeśli byłby to jakiś glitch, to mogę sobie zgłosić i będzie itemek. Czyli tutaj teoretycznie... No nieźle to zrobili. To trzeba przyznać. To mi się podoba. Takie coś. Że jesteś na dachu. Jesteś na drzewie też mimo kolizji. To jest oczywiście tu... Kurwa, zapomniałem jak te miasta się nazywają nawet. I tu masz Itchan. Dobra, czyli lecimy teraz jeszcze raz na tą mapę eventową. No chłopaki, no chłopaczynki, powiem wam tak, to nie jest jakiś zły event. Oprócz tego, że herosi chujowe, czyli to co najważniejsze w evencie, to przynajmniej nie dostajemy tego zjebanego, tej zjebanej Wielkanocy dzikiej. Możesz się wczuć w klimat, patrz. Wchodzisz tutaj. Szczerze mówiąc, jakiś questik, o. Ty, on nie pokazuje. To jest, że quest jest? To dużo nie ma quest. Czy widzisz, ten Margo mapy nawet. O! Słuchaj, słuchaj. Nie tak żul. Oczywiście myślałem, że. Czy ja naprawdę myślę. To są przecież postacie Stormek. Po co je tu dali? Jest bez sensu. A to jest ten prostytut, ta prostytutka. Ty, czekaj, to jest. To jest normalnie burdel. Ty, terapeutę. Ty, ja pójdę sobie na dziwki. Przepraszam, prostytutkę. Właściwie to... To powinno wyglądać tak, że wchodzisz do... Przychodzisz do tej prostytutki w Margonem. Anita, pamiętam, że... Tak. Mało klientów, coś tam jestem niedopieszczana. Właśnie, no to przy okazji, pójdziemy sobie na kurwy. Jeśli mamy jeszcze ten latający dywan. Gdzie tu jest? Jak zobaczymy, jak zmienili się... Przepraszam, prostytutki. Gdzie tu jest? Dom schadzek, o. I pokażę wam, jak to powinno wyglądać, moim zdaniem. Przepraszam was, chłopaki, że tak długo trwa, ale niestety... Ładnie zmienili tą mapę tu. O, dom rocznego zgrzyta. No fajnie to wygląda. Jest taki klimacik. Wiesz, o co chodzi, byczku? Taki klimacik już dorobiony. Tutaj jest aukcjoner. No nic, pewnie jeszcze nie lotki z tego, to na pewno nie. Powiem tak, evencik według mojej oceny... Łohoho! Czy to jest się kurwa dzieje naprawdę? Czy będzie Mieczysław Żuliński? O nie, o nie! Jebać w sumie. Mam ucieczkę? Mam. Zdejmiemy sobie... Pewnie powiecie, użył ucieczki na Mieczysława Żula. Co za debil. Ale ja chcę zrobić coś takiego, o. To mi też nic nie daje. Musiałbym ściągnąć całe kół w sumie. Chociaż nie, to mi coś daje. No, przynajmniej nie zdejmuję go na hita, to będzie jakaś emocjonująca walka. I co spadnie, proszę państwa, winomieta, no. Winomietka, czy teraz ja mogę? Tak, mogę, to sobie zostawię tutaj to wino. Fajnie się złożyło, że Herosa zbiliśmy, już drugi Heros na odcinku. I teraz tak. I tu są właśnie wybory moralne. Nie wstyd wam wszystkim. Możesz po katolicku im powiedzieć, że źle, że są kurwy. Jak możecie w ogóle tak kupczyć tymi młodymi ciałami? To poniżej godności człowieka. Co ja mówię? Przecież żadne zwierzę nie zrobiłoby czegoś podobnego przedstawicielowi swojego gatunku. Tylko ludzi stać na takie ohydne rzeczy. To wstrętne. Moja noga nigdy więcej tego nie stanie. I dlaczego to jest jedyna opcja zakończenia tego dialogu? O, tu jest fajne, czy trafiłem do nieba. Czy jest jednak opcja taka wyboru jakby w Margonem? Czy tu mogę się ruchać z chłopem? Szlachetnie. No jednak tolerancja w Margonem jeszcze nie zaszła tak daleko, że mogę sobie skorzystać z męskiej prostytutki. Ale... łóżko jest wygodne. Czy tak, przejdziemy przez to jeszcze raz. Zapraszam do środka, wejdź, czuj się dumny jak u siebie w domu. Tęsknię za ciepłym posłaniem. Klucz do pokoju. Chyba ci się pomyliło, to nie hotel, ale nie. Dobra, czyli tu prostytutki po prostu. Z tego potrzeba będziesz mi to ten jasny tygrysku. Tylko wystarczająco złoto. Tak mam go bardzo dużo.
w czasie podróży zarobiłem. Czyli choć ją powiesz mi o wszystkim, ja pomogę ci odpocząć, tylko pozwól mi. To nie są takie dziwki w sumie, są takie. Są takie bardziej. Przepraszam, że tak powiem, są bardziej takie gejsze może do towarzystwa. Gorący pocałunek to było coś. Ej, to można się liczyć z jakimś kobietą. No, bez sensu to jest. Dobra, wracamy. W każdym razie tak, chłopaki. No, to było takie. Musiałem to zrobić, ale zbiliśmy sobie mietka. To jest itchen, czemu to jest itchen? O nie, czekaj. Tutaj jakbym wszedł. Też nie ma kolizji. Nie, tutaj schodzę. Już nie mogę iść, dobra, wie pan, jak sam się podchodzić. Także no, to było takie króciutkie przedstawienie eventu jeszcze tam. No, ogólnie to nic nie ma znowu. Jeszcze tam jeszcze dokładnie postaram się to przeanalizować. Trzeba iż przeanalizować. Chodzi o anal seks. Dobra, tutaj idziemy teraz. Aj, Boże, Boże. I czy tutaj patrzyłem? Jak zwykle tutaj są te wszystkie. Dużo osób zacznie podchodzić do tego gościa. Czy on tutaj ma coś po. A, bo ma sklep jakiś. To jest chyba też stornek przeniesiony. Tu mamy Dena, to pamiętam, Boże, ten quest na 15 level. Tak, no, jak o jest, Maria. No tutaj tylko są dialogi, tylko taki useless zapychacze w sumie. Ta wygląda może jakbyś ewentualną postać. No oczywiście, że nie. Tutaj jeszcze mamy. Kobieta z bronią. Dialogi czasem są takie. Wiecie, te dialogi w Margonie widać, że były pisane w 2005, gdzie mentalność była jednak trochę inna w Polsce. Na przykład nie można skorzystać z usług prostytutki geja. Ale to jest bez sensu, te itemy za walutę. A tu się wraca pewnie, co? Tak. Nie, co to jest? Przejście między pisankami. Po co taki coś tu jest? Gdzieś można wyjść? Nie, jestem mógł normalnie wyjść, po prostu sobie tu stać. Także no, kończymy odcinek. Nie było to zbyt ciekawe, nie było to zbyt takie przekonujące. Nie podoba mi się event, bo mogliby dać coś w końcu na 300, kurwa, a nie, że te 240. Coś mają z tym 240, to jakiś ich ulubiony przedział. Zawsze musi być 240 i to już któryś event, gdzie jest takie gówno. No ja rozumiem, że dodaliście nowy przedział, ale bez przesady. 300 umierają, już nie ma tam co robić, a wy powinniście jakoś zadbać o to, nie? No także elo i pomyślcie nad tym, żeby następny event nie był chujowy. Bo buty 240 z CBK jeszcze do tego seta, to kurwa, patrz na to. Buty mają 240, mają CBK. No to zastanów się serio, bo to jest bez sensu, co wy robicie. Chociaż czekaj, zamiennik to jest 240. Są już buty z orzet, tak? No to po co więcej? Dziękuję, dobranoc. I. A czekaj, bo nie złożyłem broni, bo poszedł i mi się wy. Czekaj, jak zdejmę pomkę. A to nie być tylko z pomki. Nie, czekaj, pomka mi coś daje, bo to pewnie są jeszcze jakieś. Dawno nie grałem też tą gierkę, chłopaki. To trzeba przyznać. A, mogę sobie kliknąć po prostu tak. A teraz nie. Dobra. Czy dobrze to mam? Tak. Okej, chłopaki, to przepraszam za to przedłużenie. Dziękuję bardzo. Nie podoba mi się event ogólnie. Cześć.